Królestwa. Przeciwstawianie się Słowu Bożemu przykazano i nauce Kościoła, ośmieszanie księży, rzucanie fałszywych oskarżeń na ludzi, którzy pragną żyć wiarą, żyć dla Boga, to również nasza dzisiejsza rzeczywistość. Nie tylko 2000 lat temu ludzie podnieśli rękę na Boga. Sytuacja ta ciągle się powtarza na naszych oczach. Obraża się Pana Boga, Pana Jezusa, Marię. Naśmiewa się do ludzi, którzy służą Bogu. Dzieje apostolskie cytowane dzisiaj w liturgii mówią, że to poganie ucieszyli się z głoszonej im nauki i wielbili Słowo Boże. Poganie wielbili Boga. Nie tak ma być z nami, z naszą historią życia, abyśmy nie utracili przyjaźni Bożej. My, ludem Pana i Jego owcami, pragniemy się przecież znaleźć gdzieś po ziemskiej wędrówce przed naszym Panem, barankiem bez skazy i przed Jego tronem. Tylko On może nas wybielić w swojej przenajdroższej krwi. Tylko On może nad nami rozciągnąć namiot swego miłosierdzia i poprowadzić do prawdziwych i wiecznych źródeł wód życia. Pan Bóg nie uczynił nas przypadkiem, ale jesteśmy obdarzeni Jego miłością i powołaniem odwiecznym. Mamy do spełnienia swoje zadanie na ziemi, aby następnie spotkać się po ukończonym dziele z naszym Ojcem w niebie. Musimy więc uważnie wczytywać się w głos powołania, jakie każdy otrzymał. Spełniać je w duchu wiary, bo tylko tak można zrozumieć, czego Bóg pragnie dla mnie. Moje owce słuchają mego głosu. Idą one za mną, a ja im daję życie wieczne. Nikt ich nie wyrwie z mojej ręki i z ręki mego Ojca. Tylko czy dzisiaj człowiek pyta jeszcze Boga o jego stanie, o jego wolę? Może żyje swoimi marzeniami, w których nie ma miejsca na wiarę, na modlitwę, liczenie się z zamysłem Bożym. A przecież to właśnie dobry Bóg ma dla nas najlepszy plan szczęścia i zbawienia. On się nie myli, nie naraża swoich przyjaciół i dzieci na pomyłki, na cierpienie bez sensu. Kochani, a może do kogoś spośród was, młodzi, lub do waszych dzieci, Pan Bóg pragnie przemówić dzisiaj najpiękniejszym zaproszeniem do służby tylko Jemu w kapłaństwie czy życiu zakonnym. Może mówi ci krótko w głębi serca, pójdź za mną. Chcę cię zaprosić do najwspanialszej przygody życia. Co powiesz? Otwórz swoje serce i wsłuchaj się w ten najcichszy na świecie głos miłości. Bóg cię nie zawiedzie. On jest dobrym pasterzem. Powołanie to trwanie w Bogu jak gałązka w innym drzewie. Pozwalanie się odnaleźć i nie uciekanie dłużej przed miłością. To nie znajdowanie radości w niczym na świecie i zuchwała chęć bycia podobnym do Boga. Powołanie to nie marzenia i pojawy w obłokach, ale codzienny trud, żeby szereg dnia dostrzec piękno i konsekwentnie żyć w promieniach słońca. Powołanie to zapatrzenie się w Boga tak, żeby widzieć go nawet w zwykłej kropli deszczu albo we łzach. Powołanie to tęsknota za tym, którego nie widać i nadzieja, może wbrew nadziei, że On jest blisko. Powołanie to dostrzeganie piękna, choćby było ono zakryte grubą warstwą szarej codzienności. Powołanie to miłość. O historii powołań
mógł było opowiadać każdy, kto usłyszał w swoim życiu zaproszenie Boże. Każda z nas, sióstr, bo droga Boża jej osoby, u jej początków powołania była inna, ale Pan Jezus chciał nas zaprosić do tej samej wspólnoty zachodniej, abyśmy na różny sposób służyły swoimi darami i talentami tym ludziom, do których nas Pan poszedł. Prosimy Was kochani o modlitwę, abyśmy mogły wiernie to zadanie wypełnić aż do końca życia, a może i dalej. I o to prośmy, by z Waszej czystej wiary w Boga ziemi zechciał Pan powołać nowe, młode serca, dziewcząt i chłopców, by niebawem się oddać Bogu w najpiękniejszym darze swojego życia. Bóg nie zawiedzie nigdy. Kiedy 41 lat temu wstępowałam do zgromadzenia, to pamiętam, że było nas bardzo dużo. Kto szybciutko policzył, 1978 rok, wybór Jana Pawła II. Seminaria były pełne. Klasztory liczebnie pękały w szwach. Dzisiaj przyszedł czas, że trzeba się bardzo modlić, a nawet podejmować jakieś specjalne formy pokuty, by bardziej upraszać u Boga łaskę powołania. Takie są czasy. Znamy to powiedzenie. Zawsze były takie czasy. W każdym czasie, kiedykolwiek ludzie żyli, mówili, takie są czasy. Ale teraz są czasy szczególnie surowego obrażania Boga, niszczenia autorytetów. Wy, rodzice, wiecie coś na ten temat. Jak dziecko szanuje swoich rówieśników bardziej niż was. Czasami macie o to długie rozmowy ze swoimi dziećmi. Nauczyciele nie mają autorytetu. Sami możemy sobie zepsuć przy okazji. Mówię z odpowiedzialnością, nie żeby go przeprosić. Ja też 38 lat na tej istnieniu. Naprawdę widzę, jak spada autorytet nawet osób, które naprawdę z miłością i ofiarnie usługują ludziom młodym. Trzeba się modlić. Trzeba wracać do źródeł, żeby uprościć żyzność na ziemi, na której Pan Bóg zasieje ziarno powołania. I być może, że któryś z tych chłopców, któraś z tych dziewczynek, które teraz sobie spokojnie tutaj siedzą w kościele, może nawet nie do końca zapamiętają słowa, które mówię, być może, że Pan Jezus zaprosi serca jakiejś osoby, jakiejś osób, najpiękniejszej przyjaźni. Nie zabraniajcie jej. Cieszcie się razem z nim, jeżeli nam powiedzą, Mamo, Tatusiu, Pan Jezus mnie zaprasza. Pan Jezus jest najważniejszy. Wszystko dla Niego. Dla Niego rodzimy się, żyjemy i umieramy, aby żyć dla Niego. Proszę Was więc, kochani, o gorącą, serdeczną modlitwę za kapłanów, którzy pracują w Waszej parafii. Za kapłanów i siostry zakonne pochodzące z Waszej parafii, a koniecznie w naszym zgromadzeniu jest 8 sióstr. Właśnie z tych terenów, z tej parafii, a wyczytałam wczoraj w biuletynie, że bardzo dużo jest powołań kapłańskich i zakonnych. Cieszyłam się, oczywiście nie jestem w stanie tego nawet powtórzyć, ale bardzo dużo powołań. Ale oczywiście można powiedzieć, było. Mówmy się, żeby tak było nadal, żeby Pan Jezus zasilał swoje ziarno, ciągle zasilał, bo kapłani są nam potrzebni. I osoby, które będą służyć bezinteresownie Wam, Waszym dzieciom, Waszym dokonaniom. Siostra przedstawi później w krótkiej prezentacji historię naszego zgromadzenia. Ja już nie będę przedłużała, bo nie chcę, żeby dzieci myślały tylko o obiedzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.